Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w ten sobotni poranek. Nazywam się Robert Fryczkowski i jestem trenerem. Jest choineczka, proszę bardzo, jest 50-letnia choinka, bardzo ładnie świeci, wszystko działa. Powiem dzisiaj o bardzo ważnej rzeczy, mianowicie o wspólnocie łoża i stołu, albo o wspólnocie może stołu, bo to będzie może ważniejsze. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w średniowieczu, kiedy zarządzano rozwód, to był to rozwód od stołu i łoża, ponieważ stół jest bardzo ważnym elementem integralności. I ja zauważyłem pewną rzecz, że kiedy pewne konflikty, prawda, są takie, że nie chce się z kimś siąść do jednego stołu, na przykład w rodzinach niekiedy, to już to świadczy o rozpadzie życia rodzinnego. O takim, no, takim, no, jakby, no, rozpadzie życia rodzinnego po prostu. Wiedzą to mądre matki, które zapraszają swoje tam rodziny, swoich synów, córki, zięciów, synowe na niedzielny obiad. Bo wiedzą, że dopóki udaje im się ich ściągnąć na niedzielny obiad, na niedzielny rosół i szarlotkę i kawę, to ta rodzina utrzyma pewną integralność. To jest bardzo ważne. A też ja widzę na przykład, że są ludzie, z którymi nie potrafię usiąść na przykład do wspólnego stołu. Znaczy formalnie niby tak, ale tak naprawdę to nie. I to jest szalenie ważne, taka kultura wspólnego stołu. I tu opowiem Państwu krótko pewną historię, krótko, bo kończy się karta pamięci, więc muszę się wyrabić. Mianowicie szkoliliśmy pewną dużą firmę. I ta duża firma została przejęta przez jeszcze większą firmę. I my jako podwykonawca tej dużej firmy, bardzo dużej firmy, zostaliśmy, szkoliliśmy dalej. Ale ta jego nowy właściciel, jakby to tak jakby, no powiedzmy, Wedel się sprzedaje komuś, no i pracownicy Wedla dowiadują się, że tam Wedle byli Japończycy, a teraz jest na przykład Signal Property Talbot z Malediwów firma, jest nowym właścicielem Wedla. No to dla Wedla tutaj w Polsce niewiele znaczy, tam oni sobie kupili jakieś tam za jakieś tam wydrukowane pieniądze, jakieś akcje, coś tam mają, patrzą, ile to przynosi dochodu miesięcznie czy rocznie i są zadowoleni. Ale dla pracowników Wedla, to tutaj załóżmy, Wedla czy czegokolwiek innego, to był przykład, nie stanowi. Dlatego to mówię, że Wedel, ponieważ bardzo często pytam pracowników Wedla w salonie warszawskim, a kto jest waszym właścicielem? I oni mówią, bardzo często nie wiemy. No nie są czasy, kiedy właścicielem był pan Wedel, albo chociażby Skarb Państwa. No i teraz, właśnie przejęli nas więksi, ale dla nas, tak, dla tej firmy mniejszej, lokalnej, krajowej, niewiele się zmieniło. Ale oni zaczęli mieć swoje programy motywacyjne i szkoleniowe. I w tych programach, no niestety, powolutku, to jest takie gotowanie żaby. Najpierw musieliśmy powiedzieć coś takiego delikatnego, niezgodnego z prawdą, ale to nie było kłamstwo. Potem musieliśmy powiedzieć coś, potem położyli nam duży, fajny projekt rozwojowy, ale w tym projekcie były takie rzeczy, których nie do końca zgadzaliśmy. No ale były też takie, z którymi się zgadzaliśmy. No i to widzicie, jest coś takiego. Macie duże zlecenie, szkolenia lecą, kasa jest, ludzi lubicie, świetnie wam się pracuje, ale czasami musicie powiedzieć coś jakby niezgodnego ze swoim sumieniem, nie? Na przykład, załóżmy, wiecie, że samochody przestały być cynkowane i wiecie, że po 10 latach pojawią się perforacje, a mówicie, zmieniliśmy strukturę na przykład przygotowania karoserii na bardziej ekologiczną. No jest ekologiczna w tym sensie, że zużyto mniej cynku na każdą karoserię, załóżmy. No pod tym względem oszczędzono 20 ton cynku, ale wiecie o tym, że za 10 lat te dziurawe samochody z dziurawymi podłużnicami zaśmiecą, w ogóle zapełnią złomowiska i ludzie powiedzą, już dziury są, No więc to są takie skomplikowane sprawy. W związku z tym, że zaczęliśmy robić rzeczy niegodne, czyli kłamać, zaczęliśmy też, zauważyłem wtedy, odnosić się do siebie źle, jako zespół trenerów. Tam nas wtedy było 5 i pracowaliśmy razem i zaczęliśmy się odnosić źle. To znaczy, ta praca nam przestała sprawiać taką frajdę, taką fascynację, no bo musieliśmy iść na ustępstwa moralne. I pamiętam, że zaczęliśmy mówić do siebie brutalnie, na przykład tam, co ty pierdolisz, ale co tam, ale weź coś tam i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie ta praca zaczęła nas zatruwać. Ale ciężko się, wiecie, od takiego dużego klienta odkleić i nagle powiedzieć, nie potrzebujemy tych iluś tam pieniędzy miesięcznie na rozwój, na samochody w leasingu, na biuro, na, no nie.
Ja potem pamiętam, że wziąłem taki projekt bardzo fajny dla pewnej skandynawskiej firmy, która jest teraz na rynku, jest znakomita. I pamiętam, że zacząłem ją szkolić i pierwszego dnia szkolenia oni mi zaczęli od tego, że mi pokazali całą firmę. Pokazali mi, jak co działa i odpowiedzieli na wszystkie moje najtrudniejsze pytania. I pamiętam, że... I to jest najważniejsze, to jest klucz tej historii, że ja w połowie tego szkolenia, była przerwa obiadowa, zadzwoniłem do kolegi i mówię: Artur, są jeszcze uczciwe firmy na świecie, naprawdę. A on mówi: co ty pierdolisz tam, kurwa, to wszystko jeden ten śmietnik. Ja mówię: przysięgam ci, ja teraz taką szkolę. A on mówi: ale co ty opowiadasz tam, jakie uczciwe firmy. Ale mówi ci, przysięgam ci, będziemy ją szkolić, no, normalnie niesamowita. I to była firma Husqvarna. I ta Husqvarna to była tak wspaniała firma, to była firma, która nas jako trenerów uszlachetniła swoją kulturą organizacyjną. To było niesamowite, że my staliśmy się lepszymi ludźmi. Byli niesamowicie uczciwi ludzie. Prawi, tacy inżynierowie, wiecie, tam pod 60, którzy siedzą, badają coś pod mikroskopem. Tacyś ludzie, którzy coś tam, jeden to jak zobaczył, że na jakiejś części jest made in China, to poleciał tam i sprawdził, w jakich warunkach produkują. Okazało się, że tą część to robią w ogóle roboty w takiej nowoczesnej fabryce. No w ogóle genialni ludzie. Ale dlaczego się zaczęło od posiłku i od łoża i stołu? Łoże zostawmy na bok w tym momencie, ale w tej firmie właśnie była wspaniała atmosfera załogi. Taka, nie taka słodko pierdząca, tylko taka fajna, życzliwa, dynamiczna, taka piękna. Też pewne napięcia były, oczywiście, no zawsze są, ale nie było czegoś takiego, było, powiem co było. Była taka wspaniała integracja. I wiecie, na czym ona polegała? Że w tej firmie, mającej nieduże biuro, tam pracowało wtedy kilkanaście, kilkadziesiąt osób, była jedna duża sala z owalnym, wielkim stołem, gdzie przychodziło codziennie pani, tylko do tego przeznaczona, która robiła dla całej załogi śniadanko. Takie lekkie, fajne śniadanko, dzbanki z kawą, stały dzbanki z herbatką, kawa z mlekiem, ale także nic się nie marnowało. Stały tam kromeczki chleba w koszyczku, takie leciutkie śniadanko, ale takie, że jeżeli ktoś nie zjadł w domu, to mógł się spokojnie najeść. Jednak na przykład jak my byliśmy trenerami, to oni nas zapraszali, to było oczywiste, że z nimi zjemy śniadanko. Oni na przykład mówili: my szkolimy w tej chwili, bo jest na przykład 10. A oni mówią: 15 minut. No i my mówimy: no, z przyjemnością. I wszyscy pracownicy z terenu też siadali do tego śniadanka. I na to śniadanko było chyba pół godziny. I to było taki punkt dnia, gdzie wszyscy uśmiechaliśmy się do siebie, naprawdę w sposób niewymuszony, gdzie siedział z nami dyrektor, gdzie siedział dyrektor marketingu, gdzie siedział pracownik od tego, trener jak był, coś tam. I po prostu my wspólnie we wspaniały sposób się integrowaliśmy. Było niesamowite. Ja patrzyłem na to po prostu i potem dosłownie po pół godzince wszyscy wstawali, dziękowaliśmy, ale był czas na takie rozmowy. Nie było możliwości w ogóle chowania urazy do kogoś, kiedy się z nim przed chwilą jadło, podawało mu kawę, może drzemik, pani Beato, czy coś takiego, no to nie było możliwości jakby chowania urazy. Po prostu to ten stół nas wszystkich łączył. Jednym z elementów tej kultury organizacyjnej był właśnie ten stół. I ja nie wiem, czy to jest w ogóle do zrobienia w dużych firmach w tej chwili. Myślę, wydaje, że już nie. No bo ta korporacyjność teraz wzięła taki ma przewagę, ale powiem Państwu, że to było po prostu niesamowite doświadczenie. To po prostu zintegrowało ich to, stworzyło niesamowitą kulturę. I ja myślę sobie już na koniec, że warunkiem przetrwania danej struktury, małżeństwa na przykład, bo ja rozumiem związek jak małżeństwo, jest właśnie to, żeby jeden posiłek dziennie zjeść. Rano, śniadanie, ale nie zjeść kawa, kanapka, dobra, cześć, nie. Usiąść i poświęcić na ten posiłek z założenia 15-20 minut, pół godziny, godzinę, po prostu usiąść w rodzinie i zjeść posiłek. Ale też rozumiem, że niektórzy chcą tego uniknąć, ponieważ czasami sytuacja rozpadu emocjonalnego rodziny jest taka, że nie można już usiąść z kimś do posiłku i nie wyjść ze skurczonym żołądkiem albo się nie pokłócić. I wtedy to jest czas albo na terapię, albo na rozstanie.
No to są zawsze trudne sprawy. Taki wspólny posiłek jest po prostu, jakby to powiedzieć, indykatorem pewnych emocji. Ale wydaje mi się, że jest to warunek utrzymania małżeństwa, utrzymania relacji z rodziną. Jest jeden wspólny posiłek dziennie. I takich dobrych rytuałów Państwu serdecznie życzę, bo rytuały są w rodzinie jedną z najważniejszych rzeczy cementujących i jakby spójność. Wszystkiego dobrego. No i zapomniałem pilota i tak muszę zrobić.